To znaczy na pewno ten pierwszy mecz z Bełchatowem będzie takim meczem, który pokaże, w jakim miejscu jesteśmy, bo tam w Bełchatowie zaszło trochę zmian, zmienił się trener. Przyszli też nowi zawodnicy, na przykład Dąbrowski, który też tutaj był u nas na testach w pierwszym zespole. Jest dużo uzdolnionej młodzieży, dlatego u nich, uzyskując dobry wynik, myślę, że pójdziemy na fali i my będziemy takim głównym pretendentem do tego mistrzostwa, ale tak jak na pewno Korona, Gropin, Legia też później dobrze zaczęła grać, Zagłębie Lubin. Myślę, że te zespoły będą najbardziej, że tak powiem, blisko nas. Myślę, że nie graliśmy też, w każdym meczu graliśmy w innym składzie i cały czas była inna obrona, ten tu próbował różne warianty, ale myślę, że te ostatnie mecze, które graliśmy, te ostatnie dwa sparingi, graliśmy już taką, z tego co zauważyliśmy w drużynie, taką jedenastką obroną, którą możemy wyjść w lidze i myślę, że nie wyglądało to najgorzej. Ale tak jak mówię, no jeszcze zajdą pewnie zawodnicy z pierwszego zespołu, to jak Kowal czy Szabi, na pewno jeszcze będzie kilka meczy, żeby się zgrać, ale myślę, że będzie wyglądało to tak jak w zeszłej rundzie.